Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym czytaniu na moim kanale. Niezmiernie miło mi jest Was powitać. Kochani, jak już widzicie po tytule, dziś czytanie też coś w rodzaju analizy relacji między Wami, nie wchodząc w szczegóły tej relacji, czyli czy to są relacje partnerskie, romansowe, czy platoniczne uczucia. Pytanie do kart Tarota. Czy to jego puste słowa? Czy to jego, jej puste słowa? Czy naprawdę jej, jemu zależy? Zobaczymy, kochani, co karty pokażą. Mam nadzieję, że ten temat przypadnie Wam do gustu, że to pytanie przypadnie Wam do gustu. Zobaczymy jeszcze. Dzisiaj to czytanie wrzucę Wam o godzinie 18, a o 20 pojawi się czytanie, o które prosiła mnie jedna z Was w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie. Czytanie, czy on, ona powróci do Ciebie? Jeżeli tak, to kiedy? Kochani, dobra, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, witam Was serdecznie, kochani, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie moje czytania. Będzie mi niezmiernie miło, a przede wszystkim pozwala mi się to rozwijać, pozwala się to rozwijać mojemu kanałowi, tak? Kochani, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No tyle, zaczynamy. Sama jestem ciekawa. A, poczekajcie, przybliżę Wam karty. Karta numer 1, oczywiście. Wy się zastanówcie, przemyślcie, czy ta karta Was do siebie przyciąga, czy chcecie, by to ta karta była przewodnikiem Waszego dzisiejszego czytania. Karta numer 1 i karta numer 2. Wy wybieracie kartę, która z Wami rezonuje, która Was do siebie przyciąga graficznie, tak? Nie wchodzimy, obie karty są tutaj z kart kielichów, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby grafika karty Was do siebie energetycznie przyciągała. Tyle już, o tym bym zapomniała. Także kochani, zacznę numer 1. Kartę, którą sobie wybraliście. Karta, która leży przede mną, przed Wami. I sprawdzamy, kochani. Najpierw może zaczniemy od uczuć tej osoby przy Was. Jak to zawsze, uczuć ewentualnych myśli. Od tego zaczniemy ten rozkład. Co czuje, co myśli osoba z Twojego serca. Co czuje, co myśli osoba z Twojego serca. To będzie coś w stylu analizy relacji, ale z tym konkretnym pytaniem, tak? Co czuje, co myśli. Na przeszkodzie między Wami jest ktoś jeszcze. Może to być osoba po Waszej stronie, może być to osoba po stronie mężczyzny, kobiety, o której myślicie. Może być to, kochani, również po obu Waszych stronach, chociaż tak jak mówię, nie wchodzimy w szczegóły relacji między Wami. Czytanie jest czytaniem ogólnym, także Wy sami musicie wybrać informacje, które Was dotyczą. Kochani, co dalej? Z tego, co widzę, co czuję, co myśli ta osoba? Ona jest jakby, wiecie co, jakby jej wbetonował nogi w jednym miejscu. Stoi w punkcie swojego życia, w takim punkcie marnym, w którym szczęśliwą osobą nie jest. Szuka rozwiązania sytuacji, w której się obecnie znalazła. Dla części z Was pokazują się też uczucia platoniczne lub ta osoba Ciebie obserwuje. To może być osoba z Twojej przeszłości, osoba, z którą masz teraz urwany kontakt, ale ona w jakimś aspekcie Ciebie obserwuje, poszukuje kontaktu z Tobą, takiego, wiecie, jakby chciała zaakcentować, karta mi się tu wyrwała, jakby chciała zaakcentować, że jest blisko, ale nie dosłownie, żebyście wiedzieli, że to ona. No tak mi, kochani, wychodzi. Co czuje, co myśli? Ona jest zakotwiczona w jakimś myśleniu, takim, wiecie, trochę, brzydko powiem, takim ograniczonym, bez pola manewru. To tak jakby przed nią Wasze uczucie, Wasza relacja to był taki, wiecie, to taka perła, która jej się trafiła, tej osobie, a ona po prostu nie potrafi tego docenić, nie potrafi docenić tego uczucia. Oczywiście karta pokazuje, że ma skrywane uczucia do Ciebie. Uczucia ukrywa. I jeżeli, mówię tak, jeżeli osoba, ta osoba przeczy sama sobie, o, zabrakło mi słowa, przeczy sama sobie w tym, co mówi, a w tym, co myśli. Czyli karty mówią, jeżeli mówi, że Cię kocha, tak? Bardzo i w ogóle, i w szczególe, to nie jest miłość do końca. To nie jest uczucie miłości takie w naszym rozumieniu, w takim odczuciu, jak Ty to odbierasz lub chciałabyś, pragniesz odebrać. To ona Cię kocha przez pryzmat tej chemii, tej energii,
tego przyciągania, fizyczności, pożądania, pragnienia bycia blisko Ciebie. Ta osoba po prostu tak patrzy na uczucia. Niektórzy patrzą w ten sposób, że jeżeli tutaj fizycznie jest ta chemia i to przyciąganie, to dla tych osób jest to miłość, tak? Wy odbieracie to uczucie trochę inaczej. Bardziej tak w aspekcie romantycznym, tak? No tak ta osoba się czuje. Ona może Was obserwować. Ona może nawet czekać na kontakt lub ruch, krok z Waszej strony, wiecie? Jest niepewna. Jest niepewna. Ona, wiecie co, dla części z Was to ja widzę, że ona czeka, aż Wy wykonacie jakiś krok, podejmiecie jakąś konkretną decyzję. Sama nie bierze odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Nie chce po prostu. Nie chce być obciążona jakimiś decyzjami przy Waszej relacji. Dobra. Docelowe pytanie, kochani. Oczywiście analiza relacji, no to składa się z wielu pytań, ale my tu po prostu zaglądamy jakby, odpowiadamy w kartach na konkretnie zadane pytanie. Czyli, czy to tylko puste słowa, pokażcie karty, czy to tylko puste słowa osoby, o której myślisz? Puste słowa, obietnice? Kochani, jeżeli to ma związek z przyjazdem tej osoby do Ciebie, z podróżą, z przyjazdem, z chęcią jakiejś zmiany przy tej osobie, jeżeli on lub ona Ci tak mówi, jeżeli on lub ona Ci tak mówi, to mówi szczerze. Chce przyjechać, chce się spotkać, chce być blisko Ciebie, chce, żeby do tego spotkania doszło, chce Cię zobaczyć, chce być blisko Ciebie. Jeżeli mówimy o aspekcie, że ona kogoś, dla kogoś zostawi, to raczej będzie, brzydko powiem, bujała się w relacji, jak nieraz Wam mówię, wygodnej dla tej osoby. Nie podejmie konkretnego kroku, szczególnie jeżeli w Waszych relacjach są dzieci lub rodzinne zobowiązania, tak? Jeżeli mówi, że Cię kocha tutaj, to tak jak powiedziałam wcześniej, ona trochę inaczej odbiera miłość, ta osoba. Co nie oznacza, że to uczucie nie jest głębokie. Tak? Sprawdzamy, kochani, dalej. Czy myśli, czy to tylko puste słowa? Czy myśli o Tobie poważnie? Myśli poważnie, kochani. Myśli poważnie. Myśli poważnie, ale tak jak mówię, sytuacja, w jakiej obecnie się ta osoba znalazła, jakby przekreśla na najbliższe miesiące Wasze bycie razem z różnych powodów, szczególnie finansowych, osobistych lub jakichś zobowiązań. Wiecie? Tak mi tu w kartach wychodzi. Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem? O! Myślałam, że karta wypadła, ale nie. Tak, wypadła. Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem? Wy będziecie dokonywać wyboru. To Wasz będzie wybór. To Wy będziecie musieli jasno określić, gdzie są granice tej relacji. Na ile w tej relacji możecie sobie pozwolić? Czego od tej relacji oczekujecie, kochani? Tak mi przy Was w kartach wychodzi. No ja przejdę teraz do karty numer 2. Jeżeli jesteście zainteresowani również odczytem z tej karty, serdecznie Was zapraszam. Zobaczymy, co w kartach wyjdzie dla osób, które tą kartę właśnie sobie wybrali. Mam kartę numer 2, kartę, którą sobie wybraliście. Również sprawdzam, co czuje, co myśli osoba z Waszego serca. Nie wchodzimy tutaj w kontekst relacji między Wami, ale no tak jak mówię, czasami karty same coś tam podpowiadają i no i ja muszę Wam to przekazać, co widzę, co słyszę od kart. Bardziej słyszę w głowie. Kochani, na części z Was w ogóle mi wychodzi, że ta osoba ma jakieś, może mieć jakieś problemy ze zdrowiem, wiecie? Nawet bym powiedziała emocjonalnym, w aspekcie zmiennych stanów nastrojów. Wiecie, że no tak jak nieraz ja Wam mówię, od stanów euforii po nawet stany depresyjne, lękowe, obawy i tak dalej. Ona tak się czuje teraz niepewnie, ale kochani, co ona czuje, co ona myśli? Ona będzie chciała albo zawalczyć o Waszą relację,
odświeżyć, odnowić tą relację, lub spróbować jeszcze raz zacząć od początku, lub po prostu wejść w tą relację i być przy Was. Karty pokazują, iż Wy jesteście w jej życiu takim kolorowym, tak jak tu karta pokazuje, kolorowym ptakiem, osobą, kobietą, mężczyzną, która nadaje jakiś sens, barwę i rytm w tym życiu, wiecie? Ta osoba jest bardzo pogubiona i chaotyczna w swojej myśli i czynach i zamiarach. Nie jest jakby stabilna przy relacji, co oznacza, że albo jest sama, albo się z kimś rozstała, albo nawet jeżeli jest w relacji, to jest to relacja na zasadzie, wiecie, życia obok siebie. Nic ze strony uczuć ani fizyczności. Co dalej, kochani? Co ona czuje, co myśli? Czuje i myśli, że chce w końcu poznać kogoś, chce poznać bratnią duszę, chce być z kimś blisko, nie chce być sama, nie chce być samotna, nie chce tego czuć, chce to uczucie wykreślić ze swojego życia. Czy on, ona tak tylko mówi? Czy myśli lub mówi poważnie, tak? Czy to tylko puste słowa? Wiecie, nie. W ogóle od razu mi wychodzi w kartach. Od razu mi wychodzi w kartach, że to nie są puste słowa. Że to nie są puste słowa. Cokolwiek ona do Ciebie by nie powiedziała, w jakimkolwiek kontekście i w jakimkolwiek aspekcie, to ja widzę bardzo duże zblokowanie na uczucia. Lęk przed uczuciami, lęk przed stratą, przed zaangażowaniem, przed, no słuchajcie, ogromna blokada. Ona, powiem Wam tak, ona w życiu takim osobistym, ale bardziej swoim uczuciowym, jest bardzo, brzydko powiem, porąbana, ale powiem Wam, że mi tak karty wychodzą, że ona jest tak niespełniona w tym uczuciu, taka po prostu nieumiejąca kochać albo dać tej miłości, albo ona bardzo potrzebuje miłości, wsparcia, bardzo takiego zaangażowania, poświęcenia nawet się dla niej w każdym aspekcie życia, zaborczości takiej, ale powiem Wam, że sama nie umie odwzajemnić tego uczucia, nie umie dać tego, co sama by chciała otrzymać, wiecie? I jeżeli ona mówi, że nie chce, to nie chce, jeżeli mówi, że chce, to chce, ale nie umie, po prostu, nawet gdyby chciała, ona mówi, że na przykład powie Ci, że Cię nie kocha, ale to nie jest nieprawda, że Cię nie kocha, po prostu nie umie dać Ci tego uczucia, nie umie tego przepracować. Dla części z Was trudne dzieciństwo mi przy tej osobie wychodzi. Samotność taka, ale samotność, wiecie, nie to, że jest sama, tylko samotna wewnętrznie. Taki typ samotnika wewnętrznego, osoby, której wystarcza jej własne towarzystwo, która właśnie nie umie podzielić się, nie umie okazać miłości, wiecie? Nawet jeżeli na zewnątrz, dla części z Was, będzie starała się być ciepła, wyrozumiała i wrażliwa, to słuchajcie, docelowo jest przytłoczona tym, co się wokół niej dzieje. Nie wiem, czy coś zrozumieliście z tego przekazu, ale czuję, że część z Was na pewno, dlatego kładę kartę, co ukryte, co schowane przed Twoim okiem. Wy jesteście dla tej osoby bardzo ważni, bardzo istotni w jej życiu, ale ona nie umie, tak jak mówię, nie umie Ci dać tego, co sama chciałaby otrzymać. O, co ukryte, co schowane, karta mi wyskoczyła. Jakiś aspekt materialny, kochani, przy Was wychodzi, wydatek, ktoś będzie chciał od Was pomocy, wsparcia, pożyczki finansowej. Uważajcie, ktoś może Was wykorzystać lub pieniążki od Was pożyczyć, nie oddać, poślizgać się na Waszej wrażliwości. Uważajcie na to, kochani. Przy Waszym domu bardzo miła wiadomość. Bardzo miła wiadomość. Co ukryte, co schowane przed Twoim okiem. Jeżeli teraz jesteś w kłótni, w rozstaniu, w rozsypce emocjonalnej, sprawy dla Ciebie się poukładają. Widzę zgodę, rozmowę, wiadomość, kontakt, na który czekasz, o którym myślisz, na który liczysz. Kochani, tyle ode mnie. Tyle ode mnie w tym czytaniu, tyle ode mnie od moich kart. Mam nadzieję, że czytanie Wam przypadło do gustu. Jeżeli chcecie takie czytania,
To oczywiście będziemy robić aktualizację. Dziś jeszcze zapraszam Was na czytanie, tak jak już mówiłam, czy on, ona powróci do Waszej relacji. Jeżeli tak, to kiedy? Kochani, zobaczymy. To jest czytanie zaproponowane przez jedną z Was. Serdecznie Ciebie pozdrawiam. Dziękuję za tą propozycję. Zostaw komentarz. Kochani, tyle ode mnie. Wszystkiego, co najlepsze ze swojej strony Wam życzę. Jak zawsze, moc pozytywnej energii. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Do usłyszenia w kolejnym czytaniu na moim kanale. Cześć!